co wybieramy do obszaru obserwacji. Anetka, będziesz napisać. Co na to osoby, które będą prowadziły lekcje. Tak? Jak również no, pozostali nauczyciele, bo to jest coś, co będziemy obserwowali w tym semestrze. Zapewne zobaczymy, jak nam wyjdzie, czy nie przejdzie to również na drugi semestr, prawda? Więc co byśmy zawarli w obszarze tej obserwacji? Czyli jeszcze raz, mamy do wyboru samoocenę. Samoocena, ale tutaj jako wytwór pracy grupy, uzasadnianie, wnioskowanie, dlaczego dzieci tak myślą, dlaczego coś zrobiły, jak do tego doszły, tak? Ja myślę, że to właśnie praca grupowa. Uczenie się uczniów od siebie. Tak, dokładnie. Grupy eksperckie, coś takiego. Ale też, że samoocena w grupie, czyli na przykład jedna grupa, nie wiem, ocenia wytwór pracy drugiej grupy, czy nie? Nie może. Czy każda grupa czy sama? Grupa, która wypracowała, może ocenić, jak do tego doszła, dlaczego tak doszła, żeby uzasadnić. Aha, swoje określenia, tak. Odtwarza. Nie wiem, czy... zgadzacie się na taką formę, żeby to było właśnie praca grupowa i ta... No to będzie na pewno praca grupowa, jeżeli mamy badać ten obszar, to tak, nie mamy wyjścia. No dobrze, to mamy jeden obszar. Czyli ja zapisuję tą samoocenę w grupie, w nawiasie na przykład uzasadnianie, wnioskowanie, to sobie, tak? To określimy i zostanie to podane. To będzie ja to wszystko wyślę wam, tak? Dobra, to nie samoocena w grupie. Okej. I automatycznie tutaj jest ta praca w grupie, prawda? Praca w grupie i samoocena, która będzie z tym powiązana. Na co jeszcze będziemy chcieli zwrócić uwagę w tym obszarze naszej obserwacji na tych zajęciach? Czy lekcja jest w kształcie takiej kapsuły, czyli jest ten wstęp, ta środkowa i na końcu podsumowanie całości lekcji? Chodzi ci o podsumowanie, Tereska, czyli to, o czym mówiliśmy, żeby wystąpiła z taką kapsułą, żeby to była jako całość. Tylko trudno to będzie moim zdaniem pod względem logistycznym, bo ja najpierw wchodzę na pierwsze 15 minut na matematykę, później idę na historię, później idę na polski i ja nie będę widziała całej lekcji dowiedzą się, czy ten element wystąpił. Natomiast teraz tak, żebyśmy się nie rozdrobnili za bardzo, czy nie lepiej się skupić na podsumowaniu lekcji. Oczywiście, no to wyjdzie, każda grupa będzie ten element widziała, prawda? Czy nie skupić się na podsumowaniu lekcji? Co o tym sądzicie? Może skupmy się na podsumowaniu. Czyli byłoby tak, praca w grupach i ta samoocena, która wiąże się z argumentowaniem, uzasadnianiem, jak również podsumowanie lekcji, tak? Czyli mamy dwa obszary i... A co z tą... czy bierzemy informację zwrotną? Czy to już nie będzie za dużo? Czy damy jeszcze radę? Myślę, że będą gdzieś spacery w listopadzie są też planowane, to może wtedy zrobimy już... Myślę, że te dwie rzeczy, które się wspomniały, tutaj chyba wystarczą. Tak. No dobrze, bo i tak wyjdzie. Poza tym, gdy grupa będzie wnioskowała i mówiła o swoim toku myślenia, to ona będzie informowała o tym, jak myślała, jak pracowała, jak doszła do wniosków. Jasne, czyli mamy ustalony obszar obserwacji. I teraz tak, obserwujących jest 9 osób, ja tu szczególnie do młodych, nowych nauczycieli mówię, 9 osób, którzy, wygląda to w ten sposób, jeżeli możecie wziąć te karty, spacerujemy po 15 minut, przechodzimy do następnej klasy, ja jeszcze dopiszę tutaj numery sal, żeby było wiadomo, gdzie przechodzimy. I to, co jest bardzo ważne w obserwacji, to, że obserwujemy działania uczniów. Nie obserwujemy, nie oceniamy nauczyciela tutaj, tylko to, co jest po stronie ucznia. I
również to, w jaki sposób to, co robi nauczyciel, wpływa na efektywność uczenia się. Tak to automatycznie nam z tego wyjdzie. Tak jak powiedziałam, że w każdej trójce jest jeden nowy nauczyciel, by łatwiej było prowadzić tę obserwację, dopytać, jeżeli będzie jakiś problem, żeby wspólnie do tego dojść. Następnie... Jeszcze to są. Tak. Jeżeli weźmiecie kartę obserwacji na następną stronę, to tam mamy takie rubryki, które jedną część dobrze jest wypełnić przed to, co spodziewamy się zobaczyć. Anetka, o. Co spodziewamy się zobaczyć w sali lekcyjnej, organizacja przestrzeni. Czyli zastanawiamy się, biorąc pod uwagę te obszary, które sobie ustaliliśmy, jak chcemy zobaczyć organizację takiej przestrzeni w sali lekcyjnej. Czyli przed już te osoby, które będą obserwowały, zanim pójdą na lekcję, niech sobie wpiszą kilka swoich propozycji, pomysłów, jakby to one. I tak, robimy tak, to indywidualnie. Każdy indywidualnie. Nie, ale możecie w parach. Te nowe osoby mogą zrobić z kimś, kto już... Jak chcecie. Dokładnie. Na przykład, słuchajcie, tutaj jest na przykład... Co spodziewałem się zobaczyć w sali lekcyjnej, organizacja przestrzeni? Na przykład ustawienie stolików, będzie praca w grupach, prawda? Czy jest to inaczej? W jakim miejscu pracują? Czy cel lekcji na przykład jest zapisany na tablicy w widocznym miejscu, czy kryteria i tak dalej? Więc tutaj jak gdyby można w parach osoby nowe z osobami, które już spacerowały, można się po prostu skonsultować i uzupełnić razem, wtedy będzie łatwiej, prawda? I na przykład, jakie działania nauczycieli spodziewamy się zobaczyć, tak? Na przykład możecie sobie pytać, że chciałoby się zobaczyć, że nauczyciel podchodzi do każdej grupy, jednak kontroluje pracę w grupach, tak? Jeżeli to jest obszar, który obserwujemy. I później, jakie działania uczniów spodziewamy się zobaczyć, biorąc pod uwagę pracę w grupie i podsumowanie lekcji, tak? Czy chcą zobaczyć wypowiedzi na przykład uczniów, to argumentowanie, uzasadnianie, chcą zobaczyć pracę uczniów, tak? Chcą zobaczyć wymianę myśli uczniów, coś takiego, wasze jakieś pomysły, jak wy to widzicie, tak? Jak wy to byście zrobiło na przykład na waszych lekcjach. I to później, odpowiedzi na te pytania pozwolą nam później przejść i omówić tak naprawdę, omówić to, co chcielibyśmy zobaczyć, a to, co widzieliśmy, tak? Czy to się zadziało, czy nie zadziało się? Jeżeli się nie zadziało, to czy dobrze, czy nie? A może właśnie, nie wiem, stworzymy bank jakichś innych ciekawych pomysłów, z których później sobie skorzystamy. I co jeszcze tutaj mamy? Jak wygląda sala lekcyjna? To już później, co obserwujemy w trakcie. To już pisujecie własne notatki, co tam się działo na tych lekcjach, tak? No i później wyciągnięcie, ale to już przy omówieniu spaceru edukacyjnego będzie wyciągnięcie. Tak, i te notatki po prostu posłużą nam w piątek do omówienia tych trzech lekcji. Natomiast tak, karty, te karty, które do spaceru służą, ja o te cele uzupełnię i prześlę każdemu, albo wydrukuję, każdemu podam, żeby każdy mógł sobie przygotować. Obserwacja jest na trzeciej lekcji w piątek, więc zastępstwa będą zrobione. O 15 godzinie jest omówienie spaceru, też tutaj w bibliotece. To jest to, co jest takie najgłówniejsze na ten najbliższy czas. I to chyba na dzisiaj, nie, może macie jakieś pytania, coś, co musimy, ktoś czegoś nie rozumie, to może nie mamy żadnych scenariuszy tych zajęć, tak? Nie. Obserwujemy działania. Ale też istotą tego spaceru nie jest ocenianie pracy nauczyciela, tylko obserwowanie. Ale to zależy, gdzie ma się czegoś spodziewać, no to muszę najpierw, no bo praca grupowa może być bardzo różnie, tak? Różone, bo to zapiszesz sobie. Najpierw wiedzieć w ogóle, o czym będzie, bo tak to się niczego nie właśnie, chodzisz na żywo na lekcję. Chodzisz na żywo. Ale się pytam, bo wiesz, to jest istotne. Jeżeli ktoś nie obserwował, no jest to dla niego po prostu... Chodzimy do tych plaży. Niespodzianka, chodzisz w bach. Ale dzieci są przyzwyczajone. Dzieci są przyzwyczajone. Nie powiedziano. Temat wydarzenia będzie ci podany. Wchodzimy, siadamy z tyłu, zazwyczaj mamy przygotowane miejsca. No i właśnie nic nikt się tam za bardzo nie... Ale na pewno są przygotowane. Natomiast... Po cichu wchodzimy, Siadamy, robimy notatki, obserwujemy, wychodzimy, idziemy do następnej klasy. Chciałam się zaprosić o koleżankę, której nie ma z nami, Ranetę, żeby jej wszystko przekazać, żeby ona tak dostała to wszystko na maila, bo dzisiaj z nami nie ma. Zobaczymy, kiedy ona jest, to ewentualnie spotkamy się z nią i porozmawiamy na ten temat, żeby miała jakiś przybliżony obraz tego, jak to ma wyglądać. Poza tym, pierwsza obserwacja, wiadomo, że będzie taka dla was
bardziej no, kształcąca, żeby zobaczyć co, jak to wygląda. No, następna już będzie ciekawsza, już będzie inaczej. A będą też nasze lekcje kierowane później? Więc tak, spacer edukacyjny polega na tym, że zmieniamy osoby, które prowadzą lekcje, tak? Wybieramy, jakaś tam kolejność idzie. I no zazwyczaj dwa razy do roku ten spacer edukacyjny się odbywa. W pierwszej połowie jeden, drugi roku, a w listopadzie i w roku szkolnym. No, tak jest planowany w tym roku oczywiście. Natomiast no, miło jest, jeżeli każdy chce się z tym zmierzyć, bo to nie jest nic takiego strasznego. Na pewno trzeba się przyzwyczaić, oswoić. A później to już idzie. Ale to już jest jakiś w tej perspektywy. Było tak, że trzy nowe osoby pierwszy raz uczestniczące były osobami obserwującymi, natomiast w drugim semestrze my do nich poszliśmy na zajęcia. I tak było. Prowadzenie normalnej lekcji z wytoczonymi jakimiś obszarami, na które trzeba szczególnie zwrócić uwagę, to jest bardzo istotne. Jak wychodzi, no to wiadomo, że no, zależy od i grupy, i dnia, i wielu czynników. Nie na wszystko mamy wpływ. Natomiast no, staramy się jak najlepiej, to, żeby wyszło. Dobra. Czy wszystko jest w miarę jasne? Ale no, to jest Basiu, istotne, tak? Chciała, żebyśmy po prostu się w tych trójkach po prostu spotkały i wpisały sobie to znaczy te się, obszary. Jeżeli osoby, nowi nauczyciele mają taką potrzebę skonsultowania się, to dobrze, żeby po prostu same nas znalazły, prawda? I wtedy nie ma problemu, bo można na chwilę usiąść, omówić i to zrobić. Natomiast nie na siłę, bo nie ma takiej potrzeby, tak? My już wiemy, jak osoby nowe mogą się z nami skonsultować i wtedy będzie miło i ewentualnie coś podpowiemy, a na pewno po pierwszym spacerze będziemy wiedzieli, jak to zrobić. Czy są jeszcze jakieś pytania, jakieś sugestie, problemy? Ja zapraszam do mnie, jeżeli ktoś chce. Zawsze. Dziękuję. Już tak szybko wyparujesz? Natomiast są jeszcze obserwacje, tak? Kiedy nauczyciel może zaprosić nauczyciela drugiego, żeby pod jakimś kątem obserwował jego lekcję, tak? Żeby mieć informację zwrotną, czy dany obszar u niego dobrze wychodzi, prawda? No to tak można w ten sposób się umawiać i to praktykowaliśmy już od wielu lat. Zazwyczaj to było tak, że bardziej osoby, które są zaufane do siebie, mogą sobie więcej powiedzieć, przychodzą do siebie. Jest to miłe i sympatyczne, no szczególnie chodzi o warsztat pracy również, prawda? Zobaczenie, podpatrzenie, co jest bardzo istotne. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Czyli mamy ustalone, obszary ustalone, wiemy jak spacerujemy, wiemy, że przemieszczamy się co 15 minut. Wyślę te scenariusze do każdego. Tak, z obszarami wpisanymi i z numerami sal, żeby szybciej się przemieszczać. Tak, numery sal, żeby szybciej się przemieszczać, bo to jednak czasu chwilę zajmuje. No to wobec tego dziękujemy za pierwsze spotkanie tegoroczne. No i do piątku, powodzenia. Zapraszam na lekcji. Dzień dobry. Dzisiejszym tematem lekcji będzie rozwiązywanie zadań problemowych z wykorzystaniem działań pisemnych w sytuacjach praktycznych. Przepisujemy i za chwilę omówimy kryteria sukcesu. W swoim języku omówicie, co oznaczają kryteria sukcesu. Przepiszcie tylko cel, a kryteria sukcesu omówimy, a potem dostaniecie na karteczkach. Więc kryteriów sukcesu nie oddajcie, nie przepisujecie. Czy możemy już przejść do kryteriów sukcesu? Dobrze, kto przeczyta pierwszy punkt? Czytaj, Max, Maciek. Znam i stosuję algorytmy działań pisemnych w kontekście praktycznym. Tak, i co to może oznaczać, Bartek? Być może trzeba to zastosować, te różne kolejności tego wykonywania tych działań. Wykonywanie działań, może być. Ala? Mi się wydaje, że tu chodzi o to, że mamy jakby użyć działań pisemnych w praktyce. W praktyce. Jakie działania pisemne już znamy? Słucham. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Mnożenie i dzielenie.
Kryteria sukcesu, punkt drugi. Kto przeczyta? Ala? Zapisuję strategię rozwiązania problemu. Rozwiązania problemu. Co to jest strategia? Kto by chciał powiedzieć? Julka? Czyli sposób, w jaki się rozwiązuje? Sposób, w jaki się rozwiązuje, ale co? Zadanie. Zadanie. Dobrze. I punkt trzeci. Przy pierwszym stoliku kto przeczyta? Julka? Co Cię interesuje, interpretuje otrzymane wyniki i zapisuje odpowiedź. I zapisuje odpowiedź. Czy to jest zrozumiałe? Tak. Dobrze. I teraz mamy zadania na rozgrzewkę. Punkt pierwszy. Wykonaj działania sposobem pisemnym. Na tablicy kto by chciał nam pokazać i omówić, jak to się robi? Ala? Przy tablicy i omówisz, jak to wykonujemy. Wybierz sobie jeden przykład z tego i jakiś omów. Może być pierwszy. Może być pierwszy. Wykonuj. Wszyscy patrzą i potem będziemy tą wiedzę wykorzystywali w praktyce. To najpierw podaję jako pierwszy rządek, czyli 1 plus 1 plus 1 plus 1 to 4. Potem tutaj też 4. 3, 2, 1. 1. Czyli co jest ważnego, żeby zapamiętać, żeby dobrze wykonywać? Jak się robi? Tak. Ważne jest, żeby zapamiętać, że na przykład jak tu wyjdzie liczba dwucyfrowa, to tu zapisujemy na dole jedności, a tutaj dopisujemy dziesiątki. Dziesiątki, tak? Co jeszcze takiego ważnego? Maciek? Żeby zapisywać nad cyfrą. Cyfra nad cyfrą. Dobrze, kto jeszcze zrobi jeden przykład na rozgrzewkę? Wiktor, zapraszam. Od razu tłumacz, co wykonujesz. Dobrze, 7 odjąć, 9 nie da się odjąć, więc to przekreślamy. Tu powstaje 17, ale na skutek tego, że pożyczyliśmy stąd tą jedynkę, tu zostaje 3. 17 odjąć, 9, 8. 3 odjąć, 9 znowu nie da się, czyli że przekreślamy to, zapisujemy 13. A tu zostaje 4, bo pożyczyliśmy tą jedynkę. 13 odjąć 9 równa się 4. 4 odjąć 9 znowu się nie da, więc tu będzie 14. Ten sąsiad jest biedny, a prosi tego sąsiada. Ten sąsiad też jest biedny, więc prosi tego sąsiada. Czyli tu zostaje 3. Tu się tworzy 10, ale jak ten pożyczył od tego, to tu zostaje 9, a tu 10. Ale później ten od tego wylicza jest 9 i 14 odjąć 9 to jest 5. Potem dlatego, że już 9 jest odjąć nic, więc zapisujemy 9. Znowu taka sama sytuacja i 3. Dobrze, jak udowodnić, że ten wynik, że Wiktor się nie pomylił? Może ktoś inny niż Ala? Antek. Trzeba dodać te 999 do 300 tysięcy. Dobrze, to teraz każdy sam w zeszycie sprawdza, czy Wiktor nie popełnił błędu. I kto pierwszy wykona, zostaje ekspertem od wykonywania, odejmowania i dodawania. Czy mamy problem?
Skończyłam. Dobrze, Antek pierwszy, wyszło dobrze? Dobrze. Dobrze wyszło, czyli ty zostajesz ekspertem. I teraz tak, klasa została podzielona na grupy. Przy każdym stoliku są różne zadania. Więc w grupie pracujemy razem i rozwiązujemy trzy zadania z tej kartki. Tak? Przy każdym stoliku rozwiązujemy trzy zadania. I za 5 minut będziemy prezentowali jedno zadanie z każdego stolika. Tu mamy stolik ekspertów, to są osoby, które wybrały najtrudniejsze zadania z gwiazdką, więc one, jak ktoś nie będzie umiał, zgłasza się i ekspert podchodzi do osoby i będzie pomagał w rozwiązaniu twojego zadania. Proszę się nie bać prosić o pomoc. Wykonujemy zadanie. Na tych kartkach samodzielnie. Tak? Masz to. Nie mam długopisu, iść tam. Tak, piszemy tu. Wspólnie was związujemy. Czy potrzebujecie jakiejś pomocy? Tak? Dobrze, ten stolik potrzebuje pomocy. Kto by chciał pomóc ekspertów? Ala, dobrze, zapraszam. Pracujemy, tu już mamy jedną grupę, dwie mamy, tak, zrobione, tak? Bo tutaj było, że na ziemiach polskich było karane śmiercią. Ale nie wiadomo, że tylko na ziemiach polskich. Dobra, zobaczmy. Tutaj, okej, okay, jest. Tutaj. Okej. Okay. Tu już mamy, tu już mamy. Tu jeszcze pracuję, chcesz czymś pomóc? Tutaj? No ale czy to jest spraw kobiety Cygermanów, tak? No. Dlatego też ich tylko posłuchowali, tak? Dobra. Dobra, czas minął. Zatrzymujemy pracę. Tak, i teraz przedstawiciel, czyli szef grupy, wędruje do wyspodpowiedzi z kartą pracy, długopisem. I sprawdza, co było dobrze, co było źle. Zaraz, po chwili wraca, tak? I dzieli się z grupą, czy wykonane zadanie było w sposób prawidłowy, czy nieprawidłowy, tak? Jeżeli wszystko się zgadzało, stawiamy plusik. Jeżeli coś się nie zgadzało, stawiamy minusik. Tak, idziemy teraz, mamy chwilkę, żeby przekazać grupie, pokazać, co było dobrze, co było źle, tak, informujemy, tak, wszystko było dobrze, już poinformowane, dobra, to jeszcze chwilkę, tak, już macie sprawdzone, wszystko dobrze, no to musicie postawić minus, trudno. To co pan nam powiedział? Czyli? Pan nam powiedział. No tak, no na Ryczycy, no przecież dobrze, no co? No to tam właśnie tam jest na jeszcze raz. Na karcie odpowiedzi jest na odpowiedź. Znaczy chodzi o to, że patrzycie, czy na cukrę łapie wschodę Europy? Mhm. Nie może być. Jak to na zachodzie Europy marionetkowe rządy. Dlaczego na wschodzie dajcie to odwrotnie sobie zrobiliście, tak? Mhm. Znaczy przepisaliście, ale macie ogólnie dobrze. Znaczy mieliśmy na odwrót. Jak na odwrót? No, to źle zrobiliście. No to minus, tak? Okej, okay, dobra, to teraz moi drodzy zamieniamy się. Teraz znowu rotacja. Tak, czyli ci, którzy byli przy wyspie pierwszej, do wyspy drugiej i tak dalej. Tak? Cały czas przypominam o celu lekcji, tak? D
dowiem się, jaką politykę wobec podbitej Europy prowadziły władze III Rzeszy. Cały czas o tym pamiętamy, tak? Dobrze, zapoznajemy się teraz z treścią zadania. Tak? Z samą treścią zadania, samą poleceniem zadania. Tak? Metodyki w górę, jak się zapoznaliście, jeżeli jest jasne, tak, na kolor zielony proszę pokazać, tak, czy zapoznaliście się z treścią, tak, dobrze, to uwaga, mamy od tej pory 3 minuty na to, żeby wykonać to zadanie. Czas start. Obozy koncentracyjne zaczęły powstawać w Niemczech już w 1933 roku. Tuż po dojściu do władzy Hitlera zakładano je w miejscach dobrze skomunikowanych w pobliżu zakładów przemysłowych lub kopalń, gdzie planowano wykorzystać niewolniczą pracę więźniów, ludzi osadzano w obozach bez wyroków sądu, na czas nieokreślony. Szacuje się, że przed wojną znalazło się w nich około 170 tysięcy więźniów. Po wybuchu wojny Niemcy utworzyli nowe obozy koncentracyjne, także ich liczba sięgnęła 12 tysięcy. Trafiali tam przedstawiciele inteligencji, kleru, osoby podejrzewane o związki z podziemiem, przypadkowe ofiary łapane publicznych oraz jeńcy wojenni. Na więźniach Niemcy prowadzili pseudomedyczne badania. Szacuje się, że podczas II wojny światowej niemieckich w obozach koncentracyjnych przebywało 18 milionów osób, z czego 11 milionów poniosło śmierć. A to jest zrobić. Dobrze, można dalej czytać. Wcześniej obozach koncentracyjnych Auschwitz, Birkenau oraz Już macie zielone? Pan mówił, że zielone to jest wszystko rozumiem. Wszystko dobrze, dobra? Ej, ale to są holokaust, to było tam. Ale ta sama kartka była tam. Mogę zobaczyć? Widzisz, tutaj też czytam, że on jest zbawiony. Literka R albo O, albo K, tak? Czy albo ci, którzy współpracowali z wrogiem, albo ci, którzy z tym wrogiem walczyli, tak? Okej? To a piąte było? Konkurowanie ze sobą grup komunistycznych i nacjonalistycznych. No. Tak, tak. No patrzcie, jak byli logiczne rzeczy, to, że jeżeli byli kolaborantami, to znaczy, że wyznawali ideę nacjonalistyczną, faszystowską, nie? Więc jak byli komuniści, to już od razu odpadło, że to byli kolaboranci. No, 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 nacji, tak? Jak macie zrobione, to pokazujcie. Dobrze, jedna grupa ma już zrobione. Druga też już ma, tak? Wy już macie zrobione, tak? Super. Jeszcze ostatnie sekundy. To jest prawdziwe czy nie? Jeszcze raz, tak? Jedynym krajem okupowanym przez Niemców, którym karą za pomoc żydą była śmierć do Polski. W ostatniej chwili zostaje. Tu jest, na ziemiach polskich ratowali ludności żydowskich i karano na śmierć. Ale napiszcie te litery. Zaraz czas nie jest. Ale mimo to szkala była znaczna, w strukturach polskiego podziemia powstała rzeza na pewno. To Rada Pomocy Żydowska, polskie podziemia powstała pomocy tego. Wielu osobom, takim jak Irena Sestrzerowa oraz część polskich, to uratowano około 100 tysięcy. Przyciśnijcie tam. To jest sprawa, prawda? Dobra, które? Słuchajcie, to się da.
czasem było w stacji, że... Dobra, to teraz poproszę przedstawicieli, tak, do sprawdzenia na Wyspie Odpowiedzi. Tak, sprawdzamy. Czy się zgadza? Po podkreśle sobie tak, że jeżeli coś jest dobrze, tak, to tak. Jeżeli dobrze, to tak. Hmm? I udzielamy informacji teraz naszym kolegom, czy udało nam się zrobić dobrze, czy źle, dobra? Udzielamy. Dzielimy się teraz informacją, czy prawidłowo wykonaliśmy to zadanie, chwileczkę, tak? I wskazujemy błędy, tak? Jeżeli gdzieś tam zostało popełnione, tak? Tak? Dobrze. Poinformowaliście już kolegów, koleżanki? Dobra, cały czas przypominam o celu. Dowiem się, jaką politykę wobec podbitej Europy prowadziły władze III Rzeszy. Rotacja, moi drodzy. Zmieniamy miejsce. Według zasady. Kogo chce zabrać ze sobą podczas swojej wędrówki? Teraz tak, podnoszą ręce te grupy, które miały do zwrotki drugiej się odwołać. Która grupa miała drugą zwrotkę? I chłopca w drugiej zwrotce. Spójrzcie na pytanie trzecie. Okej, okay, jak uzasadniliście? On go wziął, bo on płakał i nie chciał wrzucić zadania. A ten on to kto to jest? Kogo wziął? No, chłopca. Tak, była tam mowa o jakimś chłopcu. Która grupa miała trzecią zwrotkę i było tam pytanie o kota? Dlaczego kot został zabrany, zaproszony do wspólnej wędrówki? Zosia Gomiła? Ponieważ zabiera wszystkich, co są odpychani. Tak. Jaki był kot? W jakiej on się sytuacji znajdował? Wszyscy go popychali, kopali przed tym, przed progiem do i go no, nie przyjmowali, nie zaakceptowali go. Okej, okay, dziękuję. Kto miał grupę, gdzie pytanie dotyczyło drzew? Tutaj, tak? Dorotka, znaleźliście odpowiedź? To chyba było najtrudniejsze, bo mówi się o takich dziwnych drzewach, uschniętych, zakurzonych, bez zieleni. Dlaczego te drzewa też są zaproszone do wędrówki? Mieliście pomysł? Tak, osoba mówiąca w wierszu chce zabrać dwa drzewa, ponieważ żeby drzewa nie były uschnięte. Żeby nie były uschnięte, okej. Okay. A jakie emocje przywołują nam uschnięte, zakurzone, nigdy... Takie drzewa, które nigdy nie były zielone. Jeremi powiedział smutek. Co jeszcze? Natalka? Zapomniane. Zapomniane są to drzewa. Zosia? Zaniedbane. Aha. Co łączy chłopca, który płacze na ganku, kota, o którym nikt nie pamięta i uschnięte drzewa? Miłka? Wszyscy są nieszczęśliwi. Tak. Zobaczcie, że to jest wędrówka jakich, chciałam powiedzieć, ludzi, ale tam nie tylko ludzie są. Kto tam wędruje? Mikołaj? Wszyscy nieszczęśliwi. Nieszczęśliwi. Tak, którzy chcą coś zmienić. I teraz pytanie przedostatnie. Dokąd oni wędrują? Jakiego miejsca poszukują? Julka? Takiego, żeby wszystkim było bardzo dobrze. Tak. Co w tym miejscu będzie? Na pewno wszystkim będzie dobrze. Jak to miejsce jeszcze jest opisane w tekście? Poproszę dowody z tekstu. Mateusz? Ciepło w kraju. Będzie tam ciepło. Zosia? Będzie właśnie ciepła ziemia, dużo nieba i wszystko to, co komu potrzeba. Tak. Każdy znajdzie to, czego mu brakuje. Dorotka, coś jeszcze możesz dodać? Różne zwierzęta. Tak. Będą tam też ludzie, zwierzęta, rośliny będą wędrowały. Czy w tym miejscu będzie jeszcze... Będzie można jeszcze za czymś tęsknić? Czy jeszcze tęskni za czymś bohater? To było ostatnie pytanie na waszej karcie pracy. I ono jest trudne, bo ta ostatnia zwrotka jest taka dwuznaczna. Ciekawa jestem, jak wam się wydaje. Jest tam jeszcze miejsce na tęsknotę, czy nie ma? Natalka, jak myślisz? Ja myślę, że to jakby on mówił to w myślach i tak naprawdę by potem tęsknił za rodzicami, to za tym wszystkim... Okej, okay. Dostrzegacie tutaj trochę tęsknoty, tak? Co myślą inne grupy? Zosia? Że podmiot liryczny będzie tęsknił za rodzicami,
ale tak trochę jakby w sensie... Które słowo to udowodnią, Zosiu? Zacytuj mi proszę. I tęsknić nie będę wcale i tylko czasami pomyślę, że byłoby dobrze, że może byłoby dobrze, gdybyście wy byli z nami. Tak, więc gdzieś tam się motyw trochę tej tęsknoty pojawia. Okej, dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Bardzo były ciekawe. Wiemy już, kto mówi, do kogo mówi. Wiemy, co to za wędrówka jest pokazana w wierszu, dokąd jest ta wędrówka. I teraz poproszę, żebyśmy na koniec lekcji zajęli się jeszcze jednym ujęciem wędrówki. Rozdam wam teraz za chwilę kartki z cytatami. Na każdej kartce będą cztery zdania, cztery sentencje, cztery cytaty. Poproszę, żebyście wybrali jedno zdanie i powiedzieli, dlaczego to zdanie wybraliście. Czy dlatego, że nie wiem, wam się podoba, albo może wam się nie podoba. Te zdania są trochę trudne, ale chciałam, żeby były takim wyzwaniem dla was. Jesteście już w piątej klasie, więc przeczytajcie je kilkakrotnie. Zastanówcie się nad nimi i wszystkie mówią o wędrówce i o podróży te zdania. I poproszę, żeby każdy dla siebie, już teraz nie w grupie, na swojej kartce wybrał zdanie, które chciałby skomentować. Okej. Czy to jest jasne? Wydaje mi się, że tak. To teraz czas dla was na przeczytanie i przemyślenie. Duża wypowiedź. A ja już wybrałam. Okej, to zaraz będziemy mówić o tych waszych wyborach. To patrzymy na swoje zdanie, jeśli już je mamy. Zdanie wybrać. Ok, to jeszcze chwilę poczekamy, bo dwie osoby jeszcze się nie zastanawiają. Tak, każdy ma to samo zdanie. To co? Może ktoś już jest gotowy? Ręka do góry, kto może przeczytać swoje zdanie i powiedzieć, dlaczego je wybrał, albo co myśli o tym zdaniu, jak rozumie to zdanie. Jeremi? Ja słyszę słowie. Lepiej zobaczyć coś raz, niż słyszeć o tym tysiąc razy. Jak to rozumiesz? Na przykład dlatego, gdybyś na przykład słyszał o kimś popularnym na przykład tysiąc razy, abyś go w ogóle nie spotkał, to jakby jest trochę mniej warte. Czyli najważniejsze jest doświadczenie i zobaczenie czegoś, tak? Takie bezpośrednie. Dziękuję. Mikołaj? A no mi podróże to jedyna rzecz, na którą wydajemy pieniądze, a stajemy się bogaci. Jak to rozumiesz? Wydajemy pieniądze, a stajemy się bogaci. Że wydajemy pieniądze, żeby tam jakby pojechać, tak. Ale dzięki temu, że tam jesteśmy, to jakby zdobywamy jakieś wiedzę, widzimy jakieś ładne miejsca. Tak, to jest w jakimś sensie bogactwo nasze. Poproszę jeszcze, Dominik. Ja to samo. Głośniej, Dominiku, żeby wszyscy cię usłyszeli. Że na przykład jak w podróży coś złego stanie, to na przykład cieszyć się małymi rzeczami. Okej, dziękuję. Kto jeszcze może o swoim wyborze powiedzieć? Miłka?
No ja mam to właśnie, że to ostatnie, że właśnie to lepiej zobaczyć coś raz niż usunąć o tym 10 razy, na przykład, że jest się, na przykład słyszy się, że na przykład jakaś koleżanka była w jakimś tam ładnym miejscu w wakacjach, to lepiej tam być i zobaczyć jakiś piękny widok niż usłyszeć, że na przykład były tam fajne morze. Tak, bo opowieści nie zastąpią nam tego, że będziemy w tym miejscu naprawdę. Maju, wybrałaś jakieś zdanie? Za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiło. No to jest trudne zdanie. Jak można je zrozumieć? Masz, Maju, pomysł? No, że coś zrobiłam i że teraz żałuję tego. Aha. A czego bardziej żałujemy? Tego, co zrobiliśmy, czy tego, czego nie zrobiliśmy? Tego, co zrobiliśmy, bo chcielibyśmy to poprawić. Ale poczekajcie, wróćmy do tego, co powiedział Mark Twain, bo nie wiem, czy się nie pomyliliśmy. Za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Czyli czego bardziej będziemy żałować? Tego, Maja? Tego, czego nie zrobiliśmy. Tak. Na przykład możemy żałować czego? Po latach powiemy, szkoda, że czego nie zrobiłem. No, że na przykład że miałam szansę poprawić kartkówkę, a nie poprawiłam. Tak, na pewno za 20 lat będziemy tego żałować. Tak, że mogłem coś zrobić lepiej, poprawić, wyjechać gdzieś, odważyć się na coś, a nie zrobiłem, tak? Albo może mogłem wyruszyć w podróż, a nie wyruszyłem. Zosia, co jeszcze? Mi się bardzo podobało to zdanie, świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę. Aha, mi się to zdanie bardzo podobało, ponieważ ja to rozumiem tak, że jak świat jest książką, to na przykład ja wyruszam w podróż i bardzo często jeżdżę w te podróże, bo ja właśnie lubię oglądać różne rzeczy, zabytki i zdobywać wiedzę, a nie podróżując, jakby czytam tylko jedną stronę, czyli mam tylko jedno wspomnienie. Tak, widzę tylko jedną stronę świata, tak można powiedzieć, tak? Czyli widzę mało. Dziękuję wszystkim za wypowiedzi. Widziałam jeszcze podniesione ręce, nie zdążę dzisiaj zapytać, jeszcze wrócimy do tego. Ostatnia rzecz, o którą was proszę, chcę, żebyście zastanowili się, jak wam się pracowało w grupie, czy wszyscy byli zaangażowani, jak oceniacie waszą współpracę dzisiaj. Macie buźki albo uśmiechnięte, albo takie neutralne, albo takie trochę skrzywione. Czy każdemu dałam? Proszę. Krzyżykiem albo jakimś znaczkiem możemy zaznaczyć, haczykiem. To zastanówcie się, jak wam się pracowało i zaznaczamy. A jeśli już każdy zaznaczy wszystko, to oddaję mi kartkę. Tak. Ale nie, jeszcze tutaj poproszę. Pozostałe rubryki, tak? No to zaznacz, jeśli tak uważasz. Okej, jeśli już będzie zaznaczone, to oddajemy kartki. Lekcja nam się kończy. Dziękuję wszystkim. Do widzenia. Jesteśmy już po pierwszym spacerze, po obserwacji lekcji. Teraz przejdziemy do omówienia dzisiejszego spaceru. Chciałabym, żebyśmy się skupili na tym, przede wszystkim na wrażeniach nowych nauczycieli, co będzie dla nas bardzo cenne, co im się podobało, co ich zafascynowało, co wezmą z sobą. Chciałabym, żebyśmy przeszli później do omówienia tego, co spodziewaliście się zobaczyć, a co zobaczyliście. Oczywiście i później o omówieniu i o obserwowanie, chodzi o omówienie, obserwowanie zaobserwowanych wzorców, czyli te zadania, które sobie cele założyliśmy, w jakim stopniu zostały one osiągnięte, zrealizowane, czy są wzorcem dla naszej szkoły i co dalej, jaka będzie nasza dalsza praca. Więc może zaczęlibyśmy takie pierwsze zdanie od wrażenia nauczycieli, bo mamy nowych nauczycieli i ciekawa jestem, jakie są wasze wrażenia, jeżeli nie mieliście kontaktu ze spacerem edukacyjnym, jak to w waszym odczuciu wygląda? Margo, ty wcześniej mówiłaś. Ja byłam bardzo zadowolona, ponieważ pierwszy raz miałam okazję uczestniczyć w takim spacerze,
polegający na tym, że po 15 minut w różnych klasach z różnymi nauczycielami, więc po pierwsze nie jest to nudne, bo jednak 45 minut dla nauczyciela, który siedzi i obserwuje, to jest takie ciężkie do zniesienia. Natomiast te 15 minut to człowiek może się zainteresować i dostrzec to, co chce zobaczyć. Także sama forma bardzo mi się podobała i podziwiam w ogóle kolegów za to, że się odważyli coś takiego poprowadzić, bo bardzo trudno jest podzielić lekcje na takie 3 moduły, prawda, które pozwoliłyby obejrzeć innym nauczycielom też te fragmenty takie cenne dla nas, tak? No, już pomijając nerwy i inne czynniki takie zewnętrzne. Także super, to mi się bardzo podobało. No i jeśli chodzi o pracę w grupach, to było dla mnie bardzo interesujące, ponieważ bardzo lubię pracę w grupach i wiadomo, że ta praca w grupach sprawia duże problemy zarówno nauczycielowi, jak i dzieciom. Jeżeli jest dobrze zorganizowana, to w sumie nauczyciel, można powiedzieć, trochę nawet odpoczywa na tej lekcji, bo jego aktywność się zmniejsza, prawda? Znaczy mniej mówi, tak Mariusz, no jak prowadzisz w formie wykładu, zwłaszcza ty jak masz historię, tak, no to więcej musisz się wypowiadać, a tutaj jakby jesteś koordynatorem, a uczeń wtedy przejmuje odpowiedzialność za to, co robi, tak. Właśnie taka jest też idea, prawda, żeby uczniowie brali odpowiedzialność za to, czego się uczą, jak się uczą, jak to przyswajają, prawda, to jest to cała idea też tego. I byłam bardzo ciekawa, bo nie byłam na samym początku, jak podzieliliście te klasy na grupy, czyli jakiego podziału dokonaliście, ale tutaj tylko u Pawła akurat zobaczyłam początek właśnie, że miałeś stolik ekspertów i to mi się bardzo podobało, czyli jakby te grupy były dobrane pod kątem powiedzmy poziomu, tak, umiejętności. I to jest, myślę, że fajne, bo sprzyja też doborowi zadań, prawda? Tam dałeś trudniejsze zadania tej jednej grupie i było dla mnie zaskakujące, znaczy może nie zaskakujące, ale takie fajne, że te dzieci, które były w grupach tych słabszych, nie miały jakby zastrzeżeń do tego, że jest grupa ekspertów, nie byli zazdrośni, tylko byli otwarci, tak, w stosunku do tych kolegów, więc to jest fajne i widać, że po prostu często ta praca w grupach występuje. To tak, Margo. Mówiąc o swoich wrażeniach, jak gdyby zrealizowała już nam pierwszy obszar naszej obserwacji, ale do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast chciałabym, czy jeszcze któraś z Was chciałaby zabrać głos w sprawie tych właśnie swoich takich pierwszych wrażeń z obserwacji? Tutaj bardzo blisko do tego, co powiedziała Margo, to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Dotychczas miałam przyjemność raczej obserwować całe lekcje, właśnie siedząc na końcu, a możliwość zobaczenia kilku lekcji w kawałkach było zupełnie nowym doświadczeniem. I jestem pod wrażeniem tego, że udało nam się to tak zsynchronizować, że wszystko się udało i jakby każdy był we własnym właściwym miejscu, we właściwym czasie. To było fajne. Pozwolę sobie nadmienić, że to jest wieloletnia praktyka. Dziękuję. To może przejdźmy do tego, do analizy, już opierając się na naszym arkuszu. Co spodziewaliście się zobaczyć w salach lekcyjnych, w działaniach nauczyciela, a co zaobserwowaliście? I tutaj może grupami, tak jak chodziliście, gdybyście mogli zebrać te informacje i przekazać krótko. To ja ewentualnie zacznę w imieniu mojej grupy, bo chodziłam z Margo i z Martą. Myślę, że tu miałyśmy podobne notatki. Przede wszystkim to, co od razu rzuciło się w oczy, to ustawienie ławek, przygotowanie do pracy w grup. Ja spodziewałam się również na ławkach zadań dla uczniów i to również było. Spodziewałam się wyświetlonych celów, ewentualnie tematu i kryteriów i to też się pojawiło na wszystkich lekcjach. I liczyłam na to właśnie, że nauczyciel będzie podchodził, tak, że będzie moderatorem tych lekcji, że będzie podpowiadał, wyjaśniał ewentualne jakieś kwestie sporne uczniom i to też widziałam. Biorąc pod uwagę informację zwrotną, czy to założenie dotyczące samooceny pracy w grupie uzasadniania, to bardzo na przykład podobało mi się to, że na matematyce
przyjdziemy. Aha, dobrze, no to na razie może o tym nie będę mówiła. Tak. Mhm. To jeszcze tak? O organizacji pracy w grupach. Dla mnie było bardzo cenne to, jak pilnowaliście czasu pracy w grupach. Taka stała kontrola była. Mariusz miał ustawiony budzik, tak? Czy tam minutnik. I, ale to jest ważne, bo ja na przykład mam z tym problem, tak? I czasami wydłużam pewne elementy, lekcje, pewne etapy. I tutaj Agnieszka też miała taki moment, że też sprawdzała, czy wszyscy już są na tym etapie, że skończyli zadanie trzecie, czwarte, więc taka kontrola jest bardzo ważna tutaj. Może z następnej, jeszcze Anetko? Nie. Może jeszcze z następnej grupy i też szczególnie interesuje mnie tutaj to, co chcieli zobaczyć właśnie nowi nauczyciele, bo my już mając jakieś doświadczenie, jak gdyby mamy jakieś swoje wzorce, prawda, i ukierunkowane spojrzenie. Natomiast no, nowi nauczyciele, czy czegoś oczekiwaliście i to znalazło się? Czy któraś z was mogłaby coś na ten temat powiedzieć? No ja w sumie to, czego, co myślałam, że będzie, no to w sumie to zobaczyłam na lekcjach, no bo i ustawienie ławek było. Na pierwszej lekcji, jak byłam na początku, to najpierw była taka faza wstępna. No i najpierw w sumie była, ustawienie ławek było standardowe. Dopiero później, jak już wyszliśmy, zaczęło się przestawiać ławki. No i tak jak nauczyciel czuwał nad pracą, cały czas kontrolował, czy zadania są spełniane. I tutaj też podobała mi się bardzo historia z tym minutnikiem, czyli był wyznaczony czas. Czy ktoś jeszcze w tej kwestii chciałby zabrać głos? To znaczy tutaj mi się bardzo też upała, podobała, jak uczniowie już prezentowali to, co rozwiązali, więc podkreślał to, że żeby strategię prezentowali, nie same obliczenia, bo obliczali wcześniej, a żeby strategię pokazywali, więc to było takie interesujące, innowacyjne, nowe. Mariusz tu... Tak, ale mogę przerwać, Tereska, bo już wchodzisz jak gdyby w obszar tego, co obserwowaliśmy. Mi jeszcze chodziło o to, czego się spodziewaliśmy, prawda, jeżeli chodzi o te wstępne rzeczy. A jeżeli, to może przejdźmy już do obszarów naszej obserwacji. Takim pierwszym naszym obszarem była praca w grupie, która miała łączyć się z samooceną pracy grupy, z uzasadnianiem, wnioskowaniem, argumentowaniem. I teraz chciałabym, żebyście właśnie osoby obserwujące, żeby powiedziały na tych częściach lekcji, na których uczestniczyliście, czy to wystąpiło. I proszę, który zespół zacznie. To może ja już teraz, jak zaczęłam, to już zaczęłam tutaj właśnie u Pawła, gdzie bardzo ciekawie to poprowadził, mimo że z małymi uczniami prowadził, nie byli to starsi uczniowie. U Mariusza bardzo mi się podobało, jak uczniowie wszyscy tam byli zaangażowani, wszyscy w grupach pracowali, później podchodzili do stolika, sprawdzali sobie według klucza, więc naprawdę w tych wyspach wspaniała praca. U Agnieszki w tym argumentowaniu, wnioskowaniu, no, byłam zachwycona, jak Agnieszka prowadziła pytaniami ich pracę, a jednocześnie bardzo dojrzałe wypowiedzi dzieci miały przy tym wierszu Wędrówka. Bardzo, bardzo to ciekawe. Na koniec jeszcze się oceniali sami, więc myślę tutaj, że były te punkty, które założyliśmy sobie, że chcemy to zobaczyć, to ja przynajmniej we wszystkich tutaj lekcjach to zauważyłam, czyli uzasadnianie, wnioskowanie, samoocenę. Czyli we wszystkich obserwacjach, w których uczestniczyłaś z zespołem, wszystkie te elementy wystąpiły, tak? Tak. Mhm. Drugi zespół może, poproszę. Znaczy ja mogę dodać chyba tylko, tak, bo to się, nasze obserwacje myślę, że się pokrywają. Rzeczywiście świetny był, przynajmniej dla mnie, ten stolik ekspertów, tak, na matematyce.
Bardzo mi się podoba, jak uczniowie musieli tłumaczyć innym też uczniom sposób wykonania zadania i stosowanie takiego słownictwa, no, że ta cyferka jest teraz biedniejsza, tak, to od tej pory ta metona. Powaliło mnie to po prostu, jako polonistę, z którym z matematyką nie ma wiele do czynienia. Bardzo mi się podobało też u Mariusza to, że byli szefowie grup, którzy sprawdzali właśnie z kluczem odpowiedzi, ale jak słyszałam, we wszystkich tych klasach, w tych grupach, uczniowie wspólnie rozwiązywali, wspólnie uzasadniali odpowiedź, wybierali tę odpowiedź, tak? Jeżeli były kwestie sporne, no to potrafili ze sobą rozmawiać, tak? I odnosząc się do swojej wiedzy, którą już posiadali na ten temat albo wiedzy z danej lekcji, uzasadniali swój wybór. I to było ciekawe i rzeczywiście ja to zaobserwowałam na wszystkich lekcjach i u Agnieszki również. Czy ktoś z trzeciego zespołu chciałby w tej kwestii również ocenić, jak to wyglądało? Kasiu? Bo tutaj jakby nic nowego nie dodam, bo rzeczywiście to się wszystko pokrywa. Jasne, czyli możemy uznać, że z trzech obserwowanych lekcji we wszystkich wystąpiła praca grupowa, w trakcie której uczniowie dokonywali samooceny, podsumowywali pracę grupy, uzasadniali swoje wypowiedzi i argumentowali, tak? Czyli możemy uznać, że jest to wzorcem w naszej szkole w momencie tym przez nauczycieli prowadzących dane lekcje. No to wobec tego przejdźmy do drugiego naszego obszaru, udzielanie informacji zwrotnej. Jak to wyglądało i proszę, kto zacznie? Przede wszystkim tutaj też jak u Mariusza, no i nie tylko oczywiście na wszystkich lekcjach, kiedy nauczyciel, znaczy dziecko z grupy, tak, prosiło nauczyciela, czy zadawało pytanie, miał jakieś pytanie, to nauczyciel podchodził do grupy i jakby cały czas ta wymiana tej informacji zwrotnej była zaobserwowana. Także taka też indywidualna bardzo. No właśnie, w jaki sposób była podawana informacja zwrotna? Czy była to tylko informacja słowna? Czy wystąpiła również w różnych elementach lekcji w innej formie? Czy oprócz informacji zwrotnej słownej wystąpiła również w innej formie? Może inna grupa? Tu jeśli mogę dodać to do tego, co powiedziała Kasia, ciekawa była ta forma właśnie u Mariusza, podczas której eksperci udzielali informacji zwrotnej kolegom, koleżankom. Tak, po podejściu do wysp odpowiedzi, sprawdzeniu zgodnie z kluczem, tak, wracali do swojej grupy i to oni udzielali, a nie nauczyciel, tak? I to jest, myślę, też ciekawe. Czy informacja zwrotna występowała tylko podczas pracy grupowej, czy występowała jeszcze w różnych innych momentach lekcji? Czy zaobserwowaliście? Mariusza na końcu lekcji, Mariusz zadawał pytania takie podsumowujące, dzieciaki odpowiadały i bardzo do podsumowania tutaj, dojdziemy za chwilę. I bardzo ładnie przekazał właśnie uczniom informację zwrotną, jak wygląda ich stan wiedzy i no oczywiście później ta karta też samooceny pomogła, ale Mariusz bardzo ładnie się tutaj wypowiedział i w stosunku do uczniów tę informację przekazał. No i też chyba warto podkreślić, że były też wykorzystane metodniki jako informacja zwrotna, tak, która grupa jest gotowa. Czyli u wszystkich nauczycieli stosowana była informacja zwrotna w różnych etapach lekcji, tak? Możemy? Tak? Tak, czyli w formie ustnej, jasne, tak, w przypadku tych trzech lekcji. No i nasz trzeci obszar, podsumowanie lekcji, to nad czym musimy pracować, co nie zawsze czas pozwala nam na to i czasami jest to trudno rzeczywiście zrobić, bo lekcje różnie się układają. Ciekawa jestem, jak to wyglądało na tych lekcjach. To może ja zacznę. Byłam na ostatnich minutach historii. Tam było podsumowanie dosyć ciekawe, bo po pierwsze już jako podsumowanie były te karty samooceny, tak? Uczniowie przy tych kryteriach sukcesu stawiali plusy albo minusy, ale też podsumowanie lekcji oprócz tej karty samooceny ucznia polegało na tym, że Mariusz zadawał pytania
uczniom. I była taka wolna rozmowa dotycząca tego, co uczniowie wyciągnęli z danej lekcji, co udało się zapamiętać, czego ewentualnie jeszcze nie pamiętają. I nauczyciel zadał pracę domową obowiązkową i też była praca domowa dla osób chętnych. I tym się zakończyła lekcja. Ja byłam u Agnieszki na podsumowaniu, więc tutaj mi się bardzo podobało, jak ona zrobiła samoocenę, gdzie dzieci oceniały się w grupie, jak pracowały, czy były aktywne, czy przez cały czas pracowały, czy też nie. Dała też takie zadanie na koniec, które było ich, dla nich wyzwaniem, jak to nazwała, no, żeby jeszcze bardziej się rozwijali. I oni mieli cytaty, które mieli uzasadnić później. Agnieszka oczywiście tutaj podawała też informację zwrotną przy wypowiedziach uczniów. Ale bardzo, bardzo to było ciekawe, co ja wyniosłam, mimo że ileś lat pracuję, wyniosłam to też dla siebie. Ja może powiem, bo byłam na lekcji matematyki, na podsumowaniu lekcji Pawła. Paweł w podsumowaniu zastosował pytania podsumowujące właśnie i pojawiły się pytania typu, czego nauczyliśmy się na lekcji, co zabieramy z tej lekcji dla siebie. I tutaj powiem, że dzieci z bardzo dużym entuzjazmem odpowiadały na te pytania. Tak widać było, że zaangażowane były w lekcje i dużo z tej lekcji zabierają po prostu dla siebie. Paweł też odniósł się do kryteriów sukcesu. Jakby zostało to powtórzone, dzieci mówiły, co udało się na lekcji zrealizować. Dziękuję. Jak zawsze z każdej takiej obserwacji lekcji można coś wynieść dla siebie. Ja w tej chwili żałuję, że żadnej lekcji nie obserwowałam, że nie uczestniczyłam w spacerze. Natomiast jestem bardzo ciekawa, co wyniesiecie, co zabierzecie dla siebie z tych lekcji? Czy jakiś element, jakikolwiek lekcji, który wykorzystacie do swojego warsztatu pracy? Ja na pewno wezmę stolik ekspertów. Bałam się zawsze takiego stolika zrobić, bo zastanawiałam się, czy reszta dzieci nie poczuje się źle w takiej sytuacji, ale widziałam, na przykład w piątej C to się udało i zarówno i eksperci, i reszta uczniów była zaangażowana w pracę i nikt nie miał do siebie żadnych pretensji, że taki stolik jest. Było to bardzo naturalne i bardzo ciekawe. I na pewno też wyciągnę wyspę odpowiedzi, którą stawiamy na środku, tak? I podczas tego ćwiczenia uczniowie sami będą sprawdzać sobie odpowiedzi. To mi się bardzo podobało i też nie wszyscy, tylko właśnie ten jeden ekspert z każdej grupy, który później udziela informacji zwrotnej dotyczącej tego, czy zadanie jest dobrze wykonane, czy nie, a jeśli nie, to dlaczego, tak? To te dwie rzeczy bardzo mi się podobały na tych lekcjach. Czy ktoś jeszcze? Ale to już powiedziała dokładnie te same dwie rzeczy, o których ja chciałam wspomnieć. Przepraszam. Bardzo mi się podobało na historii, że uczniowie pracowali w stacjach. To znaczy, że przy każdym stoliku były inne zadania i to nie zadania się zmieniały, tylko uczniowie przechodzili od stolika do stolika. To daje też taką dynamikę pracy i wyznacza tempo, rytm i jest angażujące dla uczniów. To było fajne, biorę. Świetnie. No, cieszymy się, że coś się przydaje. Ja na pewno może jeszcze powtórzę to, co powiedziałam z Pawła lekcji o prezentacji tej strategii, a nie obliczeń. To było bardzo, bardzo ciekawe. No i myślę, że taka informacja zwrotna, interpretacja wierszy, jak prowadziła Agnieszka, no ja nie jestem polonistką, więc tutaj od Agnieszki też myślę, że dużo takich wzorców, które ona prowadziła, bym tutaj wzięła, typu analizy wiersza. Zawsze nawet najdrobniejszy element jakiś, który może nasz warsztat pracy wzbogacić, jest bardzo, bardzo cenny. No i właśnie te spacery temu służą. Natomiast odnosząc się jeszcze do tych obszarów naszej obserwacji, z tego, co powiedzieliście, z waszych obserwacji wynika, że tak naprawdę wszystkie te obszary no, są jak gdyby wzorcami, dobrymi wzorcami naszej szkoły. Natomiast chciałabym jeszcze od was usłyszeć,
co idzie dobrze w spacerach, a co jest trudne? Czy ktoś by na ten temat chciał coś powiedzieć? Szczególnie mówię, że mamy nowych nauczycieli, więc warto takie rzeczy poruszyć. Co się udaje, a co jest trudne? Na pewno z każdej lekcji coś dla siebie wynosimy. Mamy coraz większe doświadczenia. Nie boimy się tych prowadzenia zajęć otwartych dla kolegów, koleżanek. Robimy to z chęcią i myślę, że większość się, albo prawie każdy się angażuje w te spacery edukacyjne. A co jest trudne wobec tego? Również osoby prowadzące, bo to wy ciężko pracowaliście na ten spacer. Nie dostrzegam. Zauważyłem, że czasem miałem z tym mniejszy problem, że ktoś mi cały czas do sali wchodził i wychodził. Teraz już zupełnie. Jest to kwestia przyzwyczajenia się wejście w normę, tak? Na pewno nauczyciele, którzy wielokrotnie już prowadzili takie zajęcia, jest im o wiele łatwiej. Zawsze przełamanie tej pierwszej bariery wejścia osoby jednej, później trzech, a zmieniając się co 15 minut, to już jest większe wyzwanie. To nie zakłócało też jakoś szczególnie dzisiaj trybu lekcji, prawda, czy też tego trwania lekcji. Przynajmniej w moim przypadku mi to w ogóle nie przeszkadzało. No ja, czy te klasy, z którymi prowadziliście dzisiaj lekcje, one już też miały wcześniejsze takie doświadczenia? Czy różnego rodzaju miały doświadczenia. Myślę, wiele tutaj rzeczy, żeśmy już próbowali na tych spacerach, prawda, edukacyjnych z dzieciakami, ale też tak, myślę, że też pracując z nimi na co dzień, to jest jakaś taka dla nich rzecz, można być taki chleb powszedni, bym powiedział. Znaczy, nie chodzi mi o formy pracy na co dzień, tylko bardziej chodzi mi o właśnie wchodzenie tak o techniczne rzeczy prowadzenia spacerów, bo ja na przykład dopiero dzieci poznaję, tak? I ja może nie tyle bym się bała przyjąć kogoś do siebie na lekcję, tylko bardziej bym się obawiała o to, jak zareagują dzieci, bo jest bardzo duży problem z dyscypliną, tak? Generalnie akurat w tych klasach, które uczę, tak? Dopiero zaczęłam, więc... One są już zaprawione w większości w bojach, także myślę, że... Czy ja chciałam powiedzieć, że jak wprowadzaliśmy spacery edukacyjne, to tłumaczyliśmy dzieciom naprawdę, że nauczyciele też się uczą wzajemnie od siebie. I to jest też, myślę, dla nich też takie ciekawe doświadczenie życiowe. Taki jest ktoś, kto ich uczy, też się czegoś uczy. Tak. I że pani od polskiego przychodzi na matematykę, tak. A pani od biologii przychodzi na język angielski, tak? No i to, co jest ważne w tym wszystkim, że opisujemy i przedstawiamy dowody, a nie oceniamy, tak? Patrzymy, co jest po stronie ucznia, patrzymy na to, co robi nauczyciel i jak to się przekłada na wiedzę zdobywaną przez uczniów. Chciałabym, żebyśmy jeszcze omówili, bo wynika z tego, że jest dobrze. Mam nadzieję, że będzie tak dalej, ale jako, że spacery będą w dalszej części jeszcze roku prowadzone, więc chciałabym, żebyśmy ustalili, co w dalszym ciągu dobrze by było obserwować w tym roku szkolnym, co musiałoby być uwzględnione. Mówiliśmy wcześniej o tej piątej strategii, prawda? To jest bardzo trudna strategia, ponieważ trudno jest zauważyć pewne dowody na to, że zachodzą pewne procesy. Natomiast w tych dzisiejszych lekcjach bardzo ładnie to wyszło i dobrze. Natomiast jak sądzicie, na spacer dla innych nauczycieli, czy pozostajemy przy tych obszarach, które wytyczyliśmy sobie do obserwacji, czy macie jakiś inny pomysł na... Ja myślę, że to argumentowanie i wnioskowanie jest bardzo ważne, bo jest to taki nasz ogólnoszkolny priorytet na ten rok właśnie. Myślę, że zostańmy przy tym. Tak. Tym bardziej, że dzieci wypowiadając się w tej chwili odpowiadają wyrazem bądź krótkim zdaniem, a poproszenie o argumentację jakąkolwiek stanowi większy problem i muszą się tego nauczyć. Więc jest właśnie w klasie 8 na sprawdzianie jest sprawdzana, tak? Pod tym względem uczniowie się przygotowują do tworzenia krótkich form uzasadniających. Więc jeżeli od pierwszej klasy zaczniemy właśnie na to kłaść duży nacisk, to miejmy nadzieję, że do 8 klasy będą wszyscy już argumentowali bardzo dobrze.
To cóż, no, na dzisiaj to koniec naszego spotkania. Bardzo dziękuję osobom prowadzącym, osobom uczestniczącym i szczególnie nowym nauczycielom, którzy wzięli udział w spacerze i mam nadzieję, że wyniosą z tego dużo, a za którymś razem będą chciały poprowadzić same lekcje i wziąć. Ja to dziękuję bardzo za swobodę taką, jak prowadzicie już lekcje, więc no, brawa, brawa wielkie dla prowadzących. No to jest miłe, bo nie każdy tak luźno podchodzi z takim luzem do, to tym bardziej cenne. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.